Na terenie powiatu płockiego zakończyły się kolejne drogowe inwestycje, tym razem na terenie gminy Radzenowo oraz Mała Wieś. To są bardzo kluczowe inwestycje drogowe, które przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo w tych częściach powiatu płockiego, zwiększą komfort jazdy, ale również wpłyną na dalszy rozwój danego terenu. Cieszy mnie również to, że pozyskaliśmy na te inwestycje wsparcie od pana marszałka Adama Struzika, bo jest to kwota niebagatelna, około 2 milionów złotych wsparcia, które trafiło do powiatu płockiego i dzięki temu mogliśmy zmodernizować pierwszy odcinek drogi w Orszymowie, jak również przebudować skrzyżowanie w Woźnikach, które zawsze było takim newralgicznym, niebezpiecznym skrzyżowaniem. Pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej w Wilkanowie kosztował ponad 2 300 000 złotych. Finalnie to kilometr drogi od skrzyżowania w Wilkanowie do kościoła w Orszymowie. Dobra wiadomość dla mieszkańców jest taka, że są środki na kolejny etap prac. Jest to droga łącząca gminę Małą Wieś z Wyszogrodem, więc to też jest taki skrót, który tutaj przez Rębowo bardzo fajna trasa teraz się tutaj robi. Jest to dopiero pierwszy etap, to trzeba podkreślić, bo to nie jest jeszcze wykonana droga w całości, ale cieszymy się, że mamy już pozyskane pieniądze na drugi etap i w tym roku rozpoczniemy również drugi etap, więc naprawdę będzie fantastyczna, komfortowa i bezpieczna droga dla mieszkańców. Kolejną ważną, zakończoną inwestycją jest rozbudowa skrzyżowania w Woźnikach w gminie Radzanowo. To zadanie niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Skrzyżowanie w Woźnikach było takim miejscem newralgicznym, miejscem, gdzie to bezpieczeństwo uczestników ruchów było zagrożone, ponieważ to skrzyżowanie tak naprawdę nie było uregulowane. Jest to skrzyżowanie kilku dróg powiatowych, dróg gminnych. Mam nadzieję, że te rozwiązania, które zostały wprowadzone, przede wszystkim poprawią właśnie te bezpieczeństwo. Wręcz jestem tego przekonany, ponieważ mamy tu nowe rozwiązania, pojawiły się przejścia dla pieszych, mamy wysepkę, która też reguluje ten pas ruchu wzdłuż głównego ciągu drogi powiatowej. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować przedstawicielom powiatu na czele z panem starostą za przeprowadzenie tej inwestycji. Dziękuję również wykonawcom za sprawną realizację tych prac. To niebezpieczne skrzyżowanie dochodziło w tym miejscu do wielu incydentów. Teraz będzie zdecydowanie lepiej. Wartość tej inwestycji to blisko 2 miliony złotych. Skomplikowanie i trudność projektowa, aby rozwiązać układ tego skrzyżowania w sposób bezpieczny, była dosyć procesem długofalowym, długotrwałym ze względu na specyfikę tego otoczenia. Ale teraz już widzimy skrzyżowanie, które w mojej ocenie jest bezpieczne i poprawi. Na obydwa zadania powiat otrzymał wsparcie w wysokości ponad 2,5 miliona złotych z programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju samorządu województwa mazowieckiego.